Dzień dobry. Dzisiaj po pokozach robię kwiatek z maki. To jest kwiatek ze ciasta drożdżowego, z takiego samego ciasta, jak zrobiła mojego kwiatka z nutellą. W tym filmie ja nie pokażę, jak robię to ciasto, bo to za długo by trwało. Nie? W każdym filmie ciasto pokazywa, to trochę trwało. Kiedyś to ta nakręca jest w tym filmie, jak robię to ciasto, ciasto drożdżowe. Bo z takiego ciasta to idzie kans rzeczy zrobić. Drozdówki, ciasto, byle co. Ja się do tego kwiatka tu wrzucę na pół kilo maku, takiej mieszanki makowej. Ale jak chcecie, to możecie wrzucić 750 albo kilo. No jak tam lubicie. Lubi. Rodzynków też możecie dać więcej. I osoba da gorść, bo mnie ta w domu z odyny lubi. No ją. Ciasto jest dobre na święta, teraz na Boże Narodzenie, albo na Wielkanoc, albo tak w niedzielę do kafeju. No, ja tu nie będę zgodać, nowo pokoza, jak to robiłam. Moje ciasto tak fajnie urosło, na razie się pocekło. A teraz robimy tym. Ja tu wrzucam taki niemiecki gotowy, ale to jest, muszę do tego dać. Tu mu 80 gramów rodzynków, tu mu jedno jajco, 50 gramów masła roztopionego i 50 gramów mandlów. To musimy wszystko wymieszać. Mój mak jest pomieszany. Jak chcecie, dodajcie więcej rodzynków. Cukru, jak było za mało słodkie. W Polsce to ta są już gotowe takie mięsanki z maki. U nas to ta nie ma, no takie coś, to jeszcze trzeba doprawić. Dobra, teraz będziemy te ciasto robić. Teraz to nudel kulu rozwałkujemy na prostokąt, a potem damy na to mak. To się tak rozwałkowała, teraz przyjdzie ten mak tutaj. Teraz to tak pomazać. Równo. Ja się wrzucę na pół kilo mieszanki tej makowej, ale dałem do tego jedno jajco. Tak jak ta ze zadku pisało. To co do tego mu przyjść, to daję na jedna packa. No, dwie packi maku. Jedno jajco. 50 gramów masła, 50 gramów orzechów. Te rodzynki w rumie możecie zamoczyć, do wrzątku dała. Ale nie za kans rumu, bo dzieci łozrecie potem. Jak nie robicie dla dzieci, to możecie ta dość rumu na ludzi. Teraz będziemy rolować. Tu musicie trochę ostawić placu, żeby się to przykleiło po tym. To jest takie dość długie. To są jak dwa moje łokcie. Teraz się to na blacha położę. Fajnie się to trzeba uformować. Te dwa brzydkie końce się utnam, ale nie wyciepować, bo będą potrzebne jest. A tutaj to tak się skleić. Nie całe, no tutaj to. Teraz atnimy, nie do końca, weźcie się dobry nóż. Nie do końca, tu tak centymetr ustawić albo półtorej. W
Ważne jest, żebyście mieli parzystą liczbę pasków. Bo jak będziecie mieć nieparzystą, to było stanie. Teraz bym przekładać. Co drugi pasek pójdzie do środka. Tak. Te tukę się tak poobrócimy. To co nu ostało, to tu dumę do środka. Tak. Trochę to usplastyć. To podniesz urośnie w piekarniku. Teraz to ustawimy jest pół godziny lezeć, żeby trochę urosło, a potem to do piekarnika. Mój kwiatek tak fajnie urosnął po tej pół godzinie. Za niego jest do piekarnika, dumy to pomazymy mlekiem. Tak, mój kwiatek jest pomazany, teraz pójdzie do piekarnika na 175 stopni, tak gdzieś na 40 minut. Moje ciasto jest upiecone, fajnie wygląda, mi się podobał. Teraz to pomazam cukry, jak to się po polsku nazywa? Cukrem pudrem z wodą wymieszanym, żeby było słodsze. I co? Jak by się podobał mój kwiatek? Fajny, nie? Kwiatek. Teraz go będę jeść z moimi dziołchami i z hopem. No, jak wam się podobało, to mi dajcie znać. Podzielcie się zaś moimi filmami. No, to do następnego razu, nie? Cześć! Mama. Co też?